od.pl. Kochani, dzisiaj ze mną jest oczywiście Monia. I my razem zagramy sobie w grę, słuchajcie, w Krainę Lodu 2. Tą grę możecie sobie oczywiście ściągnąć w aplikacji w sklepie Playa. Tak. Także jeżeli również chcielibyście pograć z nami, no to koniecznie sobie najpierw wtedy ściągnijcie grę. Tak. Jedna jeszcze ważna sprawa, aby być na bieżąco, kochani, możecie zajrzeć też na kanał Oni, czyli na kanał Kocham Zabawki, tak, żeby zobaczyć, jak grałyśmy w pierwszą część tej gry. A teraz kontynuujemy zabawę i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Właśnie. Jak robicie Krainę Lodu, to kciuki w górę i zaczynamy. O kochani, słuchajcie, zaczynamy naszą grę. Spójrzcie, my z Monią już tutaj trochę rzeczy wybrałyśmy. Jesteśmy w krainie Arendelle, jest z nami Elsa, Anna i oczywiście Olaf. Olaf dopiero co się pojawił, więc słuchajcie, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Teraz czeka nas już 6. poziom. Słuchajcie... nie, my chyba możemy od razu z tym. No dobra, jedno niech będzie. Użyjemy od razu, wiecie, takie... Musimy po prostu zbierać te same kryształy, układać linie, różne litery, żeby zdobyć więcej punktów. Tu mamy część zamrożonych rzeczy. Są takie zamrożone pola, musimy je po prostu rozbić. Mamy też specjalne gwiazdki, na które klikamy 2 razy, żeby całą linię sobie jakby usunąć, nie? Tak. Dobra. Ale no to lecimy. No nie, bez przesady. Ale... dobra, słuchajcie, zrobimy to. Tak, my zbieramy co? Pomarańczowe i te musimy takie wisienki zebrać? Tak, wiśnie zamrożone. No dobra, to tu musimy zrobić tak. Tu nigdzie mi się żadna litera nie tworzy, albo przynajmniej ja jej nie widzę. Aha, bo to teraz trzeba literami tworzyć, wiecie, jest teraz utrudnienie takie. No. O, Anna nam pomaga, patrzcie, dała nam takie gwiazdki, fajnie. To się nam przyda. No, co teraz robimy? Tak... Tu, słuchajcie, co nam tu brakuje. Aha, my tu pomarańczowe musimy zbierać. Ja zapomniałam. Dobra, mamy takiego motyla, tu mamy jeszcze takie coś. Zobaczcie, ile od razu się spożyło. Tutaj to pomarańczowe. A jakbyś to przesunęła tutaj? A nie, bo to masz tu chyba tam 2. Już, zobacz. Idzie nam, myślę, że nieźle. Tak, tak. O, jakaś tęczowa gwiazdka. Teraz nam wszystko zburzy. Patrz, Monia. Ale się dzieje. Ale mega, to było super. Jeszcze jedna. Co? Ale fajnie. Zobaczcie, ile punktów nazbieramy. Ale fajnie tak wibruje. W ogóle tak kolorowo się robi na tej planszy. Jakieś motylki, tu cuda, po prostu wszystko. No. Ale to fajnie. Kolejny poziom zaliczony. No. Dobra, słuchajcie, pominiemy już wtedy resztę. Tu nam się naliczą wszystkie punkty. Mamy 34 monety. Dobra. I jedna taka śnieżna gwiazdka, przez to, że ją zebraliśmy, to będziemy mogły teraz udekorować tu co nieco. To uwaga, dekorujemy, słuchajcie. Takie banery będą. No dobra, no tutaj jedną gwiazdkę musimy na to poświęcić. Jakie to ładne! Mamy taki, taki albo taki. Ja myślę, że ten czerwony, co? Też fajnie wygląda, albo ten też fajnie wygląda. Weźmy ten wyraźny, ten czerwony. Taki czerwony, pewnie, nie? Widać. Pewnie, i z drugiej strony też jakieś takie byśmy wzięły, ale musimy na razie... Kolejną część! Tak, kolejną rundę, słuchajcie, przejść, żeby to zrobić. O, teraz będziemy Olafem! Fajnie! Ciekawe, jakie moce ma Olaf. Zaraz zobaczymy. Też wisienki. Tak, też. No dobra. Czy Olaf zobaczymy, jaką ma specjalną moc. Zobaczymy. Patrzcie, wow, zaraz nam coś pomoże. Zobacz, widzisz, Monia, bo tu się jakby tak zbiera. O, to będzie fajne. I jeszcze raz, i teraz powinno nam to zaraz wyskoczyć. O! Tak jest! Motylki nam takie daje. Wow! 2 takie zamrożone motyle nam dał Olaf. Wow! Fajne! To było naprawdę fajne. O! To już koniec. I teraz, patrzcie. Czym dalszy teraz? Aha, 4, czyli jak ułożymy 4 takie, to też będzie taki motyl. Wow! Fajnie! No i takie rzeczy też rozumiem. Tu jeszcze mamy taką sytuację, o. Dobra, i tu, słuchajcie, same te motyle pozbieram zaraz. Tu też. Ekstra! Jeszcze 2 wisienki ci brakują, Agatka. Mamy, słuchajcie, o, i jakaś taka gwiazdka nam się trafiła, patrz, Monia. To fajne, to jest najlepsze. Wszystko wybrać. No. Olaf jak skacze, w ogóle jaki zachwycony. Zdobyłyśmy 36 żetonów. Wow. Okej. Jeszcze idą. Sporo, zaraz nam podliczą. 35 żetonów mamy na kolejne dekoracje, także... Wow, ale fajowsko! Zaraz coś tu sobie znajdziemy. O właśnie, słuchajcie, udekorujemy tutaj, po drugiej stronie te banery nam brakują. Szkoda, że nie można od razu tego czerwone po drugiej stronie udekorować. No ale trzeba chciałoby przychodzić, żeby udekorować. No cóż. Ja bym chciała już wyjść do pałacu. No ja też bym chciała, ale ja nie wiem, czy my w ogóle tu wejdziemy w sumie do środka. Chyba tak, co? Powinniśmy w środku jeszcze dekorować. Mi się też wydaje, nie? Ooo! Przenosimy się, patrzcie, do wioski! Krzysztof jest! Co? Wow! Wow, słuchajcie, Krzysztof do nas chyba dołączy, ale fajnie! Klikamy. No dobra. Musimy zdobyć, bo nie mamy tej śnieżynki. Wow, zobaczcie, czyli w 8. poziomie przenosimy się dalej. Ja myślałam, że wejdziemy do zamku. Ja też, ale chyba będziemy po prostu, wiecie. To żółtka, bo one jak cytryny potrzebujemy. Dużo tego potrzebujemy. Patrz, Monia, 5 musimy takich zrobić, żeby zdobyć tą gwiazdkę. O, co tu się stało? Patrz. Zobacz, wszystko już wygrałyśmy. Prawie. Co tu się wydarzyło? 5 musimy mieć takich wszędzie. Uuu, ale to fajne, to jest najlepsze. Ta tęczowa taka, taki śnieżek w sumie, nie? Dobra, jeszcze mamy tu 4 żółtka nam brakło i 9 wiśni. Dobra, zaraz uzupełnimy. I hopsam, dobra. Ale to fajnie wygląda. Olaf do motylki. No, zbieramy. Jak się cieszy, widzieliście to? Olaf podskakuje normalnie ze szczęścia. Dobra, to... O, tu mamy 4, zobaczcie, w komplecie. Tu i chyba... A nie, jeszcze tu została jedna taka wisienka. To tu musimy ją... I już mamy ją. Wszystko mamy! Ale super. To sobie pominiemy, bo ja jestem ciekawa, na co nam będzie, słuchajcie, co my tutaj jakby będziemy mogli teraz zrobić, tak, że zdobyliśmy tę śnieżynkę. O, będziemy mieć jakąś kartę chyba, tak? I to wygląda na pudełko z czymś. No ale to gdzie to jest? Nie wiem. Biją nam brawa, z tego co widzę. Z tego co... No tak. Dobra. Ty patrz, tu ryba jest. Ja, rzeczywiście, no. O, zadanie wykonane. No dobra, i teraz co? Idziemy dalej. I zabierzemy Krzysztofa teraz chyba, patrzcie. Idziemy dalej gdzieś. Krzysztof będzie z nami. To będzie w pałacu. Uratowałyśmy Krzysztofa. Zobacz. Pojawi się? No pojaw się tu Krzysztof. Przyjdź do nas. Musimy iść zdobyć jeszcze jedną, słuchajcie, jeszcze jedną misję. To uwaga. I... I znowu Olafa mamy 51 wiśni. Ale słuchajcie, jak dużo tego. A zobaczmy motyle, to już tam coś pomoże. Połączyć możemy. Wtedy jest jakby taka podwójna moc, ale czad. A ty też możemy? Mhm. Nie, aha, możesz, nie, można. Wszystko patrz już. Na to, Monia, ale ekstra. No dobrze, to tak. A ty tutaj rozwijamy. Możemy kliknąć? Które? Ja motyle tu. Myślisz? Ja rzeczywiście tak, można. No, aha, bo tutaj nam dochodzą jeszcze ale inne. Ale fajnie. I wtedy nam kolejne się pojawią. Rzeczywiście, a ja myślałam, że to są tylko takie pokazowe. Nie. Ja, Monia, ale zobacz, miałaś rację. Patrz, tu będzie dopiero magia. To wszystko ze środka. To jest ekstra. Ile wiśni. O, jak pusto się. Jeszcze 11 nam brakuje. No szok. Dobra, no to uwaga. Lecimy, zbieramy nasze wszystkie, słuchajcie, cuda. Ja już nie wiem, gdzie tu je zbierać w ogóle. Dobra, tu... Ja tutaj dostaję oczopląsu. Od samej gry, od początku. To naprawdę można trochę po prostu oszaleć. Tak. Czekajcie, ja muszę popatrzeć. Tu chyba... O, lecimy. Dobra, zbieramy. Jeszcze 5. No, damy radę. Zaraz tutaj coś znajdziemy. Tu mamy zablokowane, słuchajcie. O, właśnie tutaj. Tu też możemy tak zrobić. Tu... Tu, o, i tu sobie rozbijemy od razu. No, patrzcie jak fajnie. Dobra, i teraz to. O, już mamy. Już, koniec. Dobrze. To słuchajcie, to sobie też pominiemy. Zbieranie. 27 zbieramy żetonów. Nasze żetony i zobaczmy, co zyskaliśmy. No. I... O, słuchajcie, Elsa nam coś wyczaruje zaraz. Co to będzie? O, kryształy takie. Olaf chyba zmarzł, jak podskoczył. Ale pięknie, zobaczcie jak ślicznie się zrobiło. Agatka, ty tam widzisz, bo tam do góry nam rośnie. Ja widziałam, jak no. Skrzynia, bo dojdziemy do końca, to będzie coś się stało. Dobra, to zobaczmy może, zagrajmy sobie jeszcze raz. Chyba wszystkich, dobra. Teraz no dobra, gramy. Gramy, Elso! Zobaczmy teraz, czy nam się uda tutaj zdobyć ten ostatni magiczny jakiś tutaj czar. Dobra. Tu słuchajcie, lecimy. Patrz, te śnieżynki takie, widzisz? To rozbijamy sobie. I to kolorowe się pojawiło. Wow. To możemy jeszcze sobie tu połączyć. O, Elsa tu nam jeszcze pomogła. Patrzcie, co się dzieje. Ekstra! Dobra, tu musimy jeszcze porozbijać co nieco. Tu. A tu jakbyś zjechała tym fioletowym na dole? Jej! To już chyba mamy koniec, co? Chyba tak. Wszystko! Tak. Nie, jeszcze jedno. Aha, jeszcze jeden. No to tego. Uuu. I mamy. No i mamy komplet. Dobra, to zobaczmy co teraz. Słuchajcie, to była ta ostatnia rzecz, którą chcieliśmy sprawdzić, więc tak sobie zobaczmy. Szybko zbierzemy. I co zyskaliśmy? Uwaga, uwaga. O. Zobaczmy, cóż to takiego? Wow! Wow, słuchajcie! Piękny pałac! Ale mamy śliczną teraz krainę, przepiękną! Tak! Kochani, w dzisiejszym odcinku zagrałyśmy sobie w Krainę Lodu. Sami widzieliście, że naprawdę tam się sporo dzieje. Musicie przechodzić z poziomu na poziom, żeby coraz więcej rzeczy jakby udekorować, żeby nasz zamek wyglądał naprawdę pięknie. No i wyglądał pięknie! Tak jest! Także kochani, jak Wam się gra podobała, to zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia! Pa, pa!